Tym, co powstrzymuje nas od działania i paraliżuje nawet najpiękniejsze pomysły, jest podobno lęk przed porażką. Po prostu boimy się, że się nie uda, że popełnimy błąd, że ludzie będą się wobec tego śmiali i że będzie przykro, to boli. Zatem szybko szukamy w głowie jakichś argumentów, które by usprawiedliwiły nasz brak działania, ewentualnie porzucenie już rozpoczętych czynności. Po co? By wycofać się na z góry upatrzone pozycje, gdzie bezpiecznie. Myślicie, że to fenomen naszych czasów tylko? Bynajmniej. Zobaczcie, w pierwszym czytaniu Jeremiasz otrzymuje od Boga nominację do Oscara. Żartuję. Otrzymuje nominację na proroka. Ale jest to młody człowiek. On jest zupełnie nieprzygotowany do tej, przepraszam, roboty. Szukał tego? Nie. Spadło to na niego zupełnie niespodziewanie. Ani nie ma doświadczenia, ani nie jest elokwentny, ani nie jest przygotowany, no ale przede wszystkim boi się odpowiedzialności i hejtu, który spodziewa się, że się na niego wyleje. Bóg mówi, chwileczkę, to ty mnie, najlepszemu rekruterowi we wszechświecie, mówisz, że ty się nie nadajesz? To ja ci mówię coś przeciwnego. Oczywiście, masz rację, to nie twoją siłą będziemy działać, tylko ja będę działał przez ciebie. Zatem pozwól mi działać. To jest jedyna rzecz, którą chciałbym od ciebie usłyszeć. Jeremiasz pozwolił, a nawet dał się uwieść, jak mówi później w tej samej księdze. Nie był szczęśliwy z tego powodu, wielokrotnie cierpiał, ale po latach, gdybyśmy go dzisiaj zapytali, z pewnością powiedziałby, że było warto, bo przeżył fantastyczną przygodę u boku Najwyższego. Może i dzisiaj Bóg mówi do ciebie, chodź tam, dokąd nie chcesz pójść, no bo może się nie uda, bo kojarzysz tę strefę z brakiem komfortu. Może nie trzeba, może jeszcze nie dziś, może za parę lat. Bóg mówi, chodź, damy radę, poradzisz, będzie warto.